Cześć, jestem Maciek, to jest Magda, to jest Castaway. Ja wiszę dzisiaj sobie na ścianie, bo jestem Batmanem i to jest mój kostium na Halloween. Tak, i to jest Magda, która teraz umilkła, bo stwierdziła... O, świecą ci stringi, czekaj. No i gdzie? Dobra, nieważne. Dobra. Ale wydawało mi się, że ci świeciły stringi. Nie mam. W każdym razie tak, witam wszystkich, razem z Shio. I dzisiaj. Tak, dzisiaj Magda coś mnie biła generalnie przed... Nie będę w ogóle dzielił się z wami moimi problemami prywatnymi, nie? Sorry, przepraszam, nie chciałem. Nie będziesz mnie biła za to? Nie, nie będę, ale ty musisz się wywiązać z tego, co obiecałeś i ty dzisiaj odcinek prowadzisz. Tak? Ja się obiecałem coś takiego? Oczywiście. Ja powiem ci tak, ja jestem w ogóle dziwnym człowiekiem, bo ja nic cholery nie wiem, co ja mówię. Słuchaj, dzisiaj coś mi też mówili, że coś powiedziałem wczoraj i że się okazuje, że ja nie pamiętam, że to powiedziałem i że mam to dzisiaj zrobić. Tak wiesz, jeszcze raz, zaraz, powtórz. Wiesz, tak jest zawsze, chodź. Nieprzyjemna sprawa, no to ja dzisiaj prowadzę odcinek, okej. Okay. Jestem Lol. Maciek i coś tam, co, nie ma nic? Lol. Kurde, kto to uzupełnia? To są jakieś cheatery, po prostu. Zgadnij kto. No ten dzień. A nie, czekaj, nie tędy. Tędy idziemy, chodź na zadania, bo ogólnie ty odcinek prowadzisz do biblioteki. Aha, ja odcinek prowadzę, ale jednak odcinek jest kontrolowany przez Magdę, tak? Tak. Nie, ja tylko sugeruję, możesz to zmienić. O, widzę, że Borys Halloween obchodził. Czekaj, ja zaraz pójdę do Borysa, tylko chcę zebrać sobie troszeczkę dyń. Znaczy tych melon. A to ja mam duże jedzenie, jak chcesz to chodź. Ale ja chcę swoje mieć. No to nie. Mamo. Dobrze, synku. Okay. Ja tutaj mam i schabowe, i nuggetsy z kurczaka, i chlebek, i też melona. Nie chcesz, to nie łaski. Dobra, jest Borys tak w ogóle? Nie wiem. On generalnie ma jakiś dziwny jazdy, ten człowiek. Raz go nie... A czy człowiek, przepraszam. Chciałem cię uradzić, Borys, jeżeli to słuchasz. Albo będziesz słuchał. W każdym razie jest jakiś dziwny. Raz go nie ma, raz jest. Coś tam się wiesza na jakichś krzyżach. Ja go potem wrzucam do lawy. On okazuje się, że jednak przeżył. Jakieś dziwne sytuacje generalnie wynikają z tym dziwakiem. Ale jego nie ma. Ale są jego przyjaciele dynie. Tym razem się tak dziwnie uśmiechają. Podejrzane. Mogę go zabić? Świecą. Hehe, zabiłem go. Wszystko byś zabijał. Czekaj, mam pomysł. I co? I teraz Borys nie wyjdzie z domu. Ha, ha, ha. Koniec. Tyle było z niego. Czekaj. Już... Tylko jego i tak w tym domu nie ma, wiesz? No dobra, ale jakbyś, nie wiem, się pojawił czy coś. W sumie nie chcę wnikać. Idziemy, tak? Idziemy. Ja dzisiaj prowadzę odcinek, więc idziemy. Prowadź. Idę. Prowadzę przez życie coś tam, nie mam dziś coś tam, nie, nieważne. W ogóle bardzo ładnie w Slenderze śpiewałaś. Ja nie śpiewałem w Slenderze. Nie, wcale. To były krzyki paniki. Krzyki paniki orające dziki. Ja śpiewałem coś w Slenderze? Oczywiście, cała piosenka o panie Slendermanie była. Tak? Oczywiście. Jezus. Zobaczysz, ja jeszcze do tego teledysk ci nakręcę, zmontuję i będziesz miał. Ja nie mam do siebie siły, naprawdę. Muszę... Ej, ty nie prowadzisz, masz iść za mną. Co ty sobie wyobrażasz? Dobra, idziemy. Ja dzisiaj zarządzam, że dzisiaj idziemy robić zadanie w latarni. Bla, 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 coś tam, coś tam. O, czekaj, romantyczny kupsztyl już był. No tak. Już zadanie kończyło, to też o zachodzie słońca opływaliśmy. Ja myślałam o tej bibliotece, wiesz? Gdzie? Pokaż. A to my coś będziemy budować, tak? No właśnie, coś mamy zbudować. Buduję obserwatorium na kamiennej płycie w północno-wschodniej części wyspy z biblioteką. No ale to musimy zbudować gdzieś na tej, na wyspie tej Castawayowej. Musimy tam znaleźć jakąś płytkę. Tak. 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 Jestem Maciek, tak. Czemu Magda nic nie mówisz? Czuję się opuszczony. Mów coś, szybko. Bo to ty odcinek prowadzisz, to ja się nie odzywam. Ja odcinek prowadzę, ale ty musisz coś mówić, bo to jest jakaś taka, wiesz, kooperacja. Ja jestem Maciek, to jest Magda i to my prowadzimy dzisiaj Castaway Survival i coś tam. Rozumiem. Od razu mi się ta piosenka Chuckiego przypomina, ta zmontowana ze mną i z tobą. Tak? Ta wersja czemu? Druga. Ja nie wiem, jakoś to... Bo tam chyba było, ja jestem Maciek, ja jestem Magda, coś tam dalej. A możliwe, w sumie nie wiem. A co to jest? Czekaj, chodź na tą mapkę całą i zobaczymy tą północną, wschodnią część wyspy. Gdzie to ma być? Tam są twoje narkotyki, zostaw je. Narkotyki? Narkotyki. Aha, no tak, to faktycznie. Don't do drugs, nieważne. Właśnie. Nie mówmy o tym.
Czekaj, północno-wschodnia. Zombie karkocze. Gdzie to jest? Czekaj. Gdzie jest nasza wyspa? To jest nasza wyspa, tak? To tutaj, na środku? Tak, tak. To nasze. Północno... O, tutaj jeszcze w ogóle przy latarni morskiej mieliśmy coś zrobić. Musimy patrzeć jakby tam, bo tam. Północno-wschodnie, tak? Tak, czyli mamy patrzeć tam. To może to tu ma być, a tu. Ale nie, to na północno, tutaj, na tu, o tutaj, o tutaj mówić. Na tym jakby, na tym krańcu to, tutaj. Dobra, ale tam pisze, że przy bibliotece, nie? Nie, z biblioteką ma być obserwatorium. Zbudowane, rozumiesz? Aha, bo mi się pomyliło, bo w którym gdzieś tam kiedyś byliśmy i tam była biblioteka, pamiętasz? I tam był taki, ten... Tak, ale to była latarnia morska. Musimy zbudować jakieś obserwatorium na kamiennej płytce, to nie to. I bibliotekę tam musimy zbudować. No chyba, że coś... Nie, no tak mi się wydaje. No. Ale na tej? No bo na tej tu. Tak, to... na tej, no na wyspie, no czyli na tej obstawiam. No czyli tu, gdzie jesteśmy, nie? No to tak, choć płytki tak, szukać. Tak, będziemy szukać płytki właśnie. Jak nie znajdziemy płytki, to ja jako prowadzący ten odcinek będę musiał to robić dalej. Dobrze. Znaczy nie, no w sumie to ty to wymyślisz, ale ja przyjmę ten pomysł jako swój, wiesz o co chodzi, rozumiesz? Taka to ja bym upowa. Proponowała po części zacząć się przeprowadzać na nową miejscówkę, wiesz? Do tego domu? Z tego dołu? Znaczy tego, wiesz co mi chodzi. No tak, wiem, ale też wiesz co, tak teraz myślę, że nawet jeżeli tu była jakaś kamienna płytka, to albo my ją wykopaliśmy, to po pierwsze, a po drugie, gdzie by ty tutaj... Aha, ty na tamtą wyspę poleciałeś? Gdzie? No na tą, a gdzie ty jesteś? Ja myślałam, że o tą chodzi z zadaniami. Nie, tam tutaj. No to dobra, to chodź. Tu gdzieś, tak mi się wydaje. Ale generalnie tutaj, to jest chyba północno-wschodnia część. Masz jakiś kompas czy coś? Nie, kompasy tutaj nie działają w ten sposób. Nie mam. Tutaj teoretycznie to powinno być, czego nie ma. W związku z czym, daj mi sekundę. Tutaj. Ale wiesz, tyle co tu Mordoru było, creeperów. No tutaj strasznie coś buchało, więc generalnie... Wiesz co, pobiegnijmy po tej wyspie, zobaczymy. Jak coś znajdziemy, to spoko, jak nie znajdziemy, to trudno. Umowa. Yo. Umowa, ziom. Yo. No hop. Tutaj przecież my urzędowaliśmy. O, świnki są. Zaśmiech. Przepraszam za moje ewentualne problemy z gardłem. Nawydychałem się dziwnych tych... Azbestu. Nie, to nie był azbest, ale... Dobra, nieważne. Już mówiłem, że to nie był azbest, czemu mnie tak męczysz? Ja cię męczę, ja cię dręczę. To mnie dręczy. Zadzwonię po policję i tak się to skończy, zobaczysz. Hop. O, jest. Dobrze. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Nie ma. Tu jest jakiś... Wow, co to jest? Aha, to jest to dziwne, co kiedyś tam coś nieważne. Tutaj nie... Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. Zniknęłaś mi gdzieś. No co ty? Magda 89, gdzie zniknęłaś? No Magda, gdzie zniknęłaś? Och, Magda. Gdzie ty jesteś? Czekaj, mam pomysł. Abracadabra, teleportative, magdotive, jestem. Cześć. Heja. Zamknąłeś ze mną drzwi, przed nosem. No, tak wyszło. Jak mogłaś mi to zrobić? To ja się co czułem jak porzucony. Nie ma tego, wiesz? Musimy chyba jednak no zabrać coś innego. To przenieśmy się powoli. Tam jest też sporo tych kolejnych zadań, nie? No właśnie na tamtej miejscówce, ale pierwszym zadaniem chyba takim głównym to jest to, że mamy sobie tam w tej kopule śmiesznej nowy domek zbudować, nie? W tej takiej, gdzie goryle, tak? Tak. Okej, okay, pawiany. Dobra. Pawiany, cokolwiek. Pawian łasica, czy coś takiego było kiedyś takiego. Czy nie było? Nie było? Było? No, łasica nie, ale to był... To nie był pawian łasica? Coś takiego pawian nie, to był goryl chyba sam, wiesz? Nie był goryl. No to może coś innego oglądałaś. Był pawian łasica, na pewno. Coś takiego było. Był pawian, drugi łasica i oni się chyba nie lubili, chociaż nie dali głowy. Były takie randomowe odcinki na Cartoon Network kiedyś. Jak ktoś pamięta, a myślę, że na pewno ktoś pamięta, to pozdrawiam tego kogoś i życzę mu miłego pawiana, czy coś. Uważasz, w którym ty świecie żyjesz? Nie wiem, ale znaczy, naprawdę było coś takiego, no kurde. A ja nie pamiętam, ja pamiętam tylko atomówki. No to no widzisz, że ja pamiętam wiele rzeczy. Znaczy nie pamiętam nic w sprawie, ale generalnie był pamiętał, gdybym pamiętał, czy coś. Dobra, tak. Nieważne. I teraz wyjawia się prawda. Ty wszystko pamiętasz, bo ty starszy jesteś ode mnie. Ty stary dziad jesteś. Tak, jestem starym pierdzielem i I'm sexy and I know it. Tak. Czy coś. Dobra, Magda. O, jesteś, patrz. A, byłem pierwszy. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.
Spać. Ej, czemu spać? Bo zachód słońca się robi. Ja biorę A w ogóle widzowie stwierdzili, że jesteś mało romantyczna. Czemu jestem mało romantyczny? Ja biorę jestem bardzo romantyczny. To jest nieprawda, jestem tak romantyczny, że kurde, no. Mi kazali powtórzyć. Romantyczna podróż z tobą, bo stwierdzili, że była mało romantyczna. Co za dziady, specjalnie to robią. Ja wiem o tym. Wy chcecie mnie... Tak, wy chcecie mnie zgwałcić. Nie, znaczy, nie wiem, nieważne. Czekaj, diamenty nasze wezmę. 30. Biorę rzeczy, które mogą być potrzebne. Weź drewna, bo ja jedzenie wzięłam multum. Wezmę jeszcze szkło. Szkło weź, tak. Wezmę jeszcze cegły. Liści nie chcemy. Tak, cegły, bo ja ostatnio nazbierałam, tak. Tak, zbieram. No już nie wiem, co w sumie tutaj zmieścić. Czekaj, spokojnie, ja mam wszystko zmieścić. Ja mogę wszystko jeszcze zmieścić. O, wełny. O, to ja sobie wezmę. Biorę wełny. Liście nie. Dobra, ja więcej nie biorę w sumie. Ale i tak musimy iść spać, żeby potworów nie było. W dodatku znowu musimy popłynąć na wyspę z zadaniami, bo nie pamiętam, w którą stronę się płynie na tamtą miejscówkę. Nie martw się, ja też nie pamiętam. No to super. I to było chyba w The Great Oak, tak? W tym takim wielkim drzewie, nie? Tak. Dobra, homestead, śpię, już nie śpię. Dobra, po co ci drewno dżunglowe? No bo mam obydwa jakby drewna, nie wiem dlaczego. Aha, bo teraz się te deski, o Jezus. Jakie to jest nerwujące, te Minecrafty mają takie dziwne zmiany, że ja nikolwiek nie wiem jak to się dzieje. Jestem nieszczęśliwy, Minecrafty mnie niszczą. Pamiętam kiedyś był ten taki bardzo prosty Minecraft. Nie wiem, nie grałem w Alfę, ale grałem w Beta 1.1, czy 1.2, czy 1.1 chyba. To było takie proste i takie nieskomplikowane i to było takie kochane zarazem. Ale teraz słodkie gacki są. Gacki, sracki tam. Gacka nie widziałem i się nawet cieszę w sumie. Ty wiesz, ile ty tracisz. Ja teraz, ja przeżywam teraz okres. Znaczy taki okres, wiesz, taki okres, że mnie było... Nie, że mnie... Ważne, dobra. Dobra. Przeżywam taki okres w życiu, że strasznie mi się nie podoba to, co się tutaj zmienia. Kurde, tego jest za dużo, ja już tego nie ogarniam, no. To jest takie, nie wiem, jak idziesz do sklepu, kupujesz sobie grę i nie wiem, i jej nie włączasz, bo się boisz, żebyś jej bał. Co? Nie, żebyś się boisz, że ona będzie zbyt skomplikowana. Na przykład miałem kiedyś taką sytuację, że włączyłem sobie grę Hearts of Iron, to jest taka strategia. Jak ja zobaczyłem tam te takie dziwne grafiki, że się okazuje, że to w ogóle nie jest jakaś taka gra, gdzie widać te ludki, jak one biegają, tylko sterujesz jakimiś takimi pustymi plakietkami. Ja się bałem tej gry, autentycznie, ja się jej bałem. Ja powiedziałem sobie, Maciek, nie, ja nie będę w to grał. Znaczy, Maciek, nie będziesz w to grał, dlatego, że ty się będziesz tego bał. Ty nie możesz w to grać, bo ty się będziesz tego bał. A to nie ma działać tak, że się boisz gry, tylko to ma działać tak, że ty wiesz, ty czerpiesz przyjemność z tej gry. No i stwierdziłem, że nie będę w nią grał, chociaż no i nie grałem w nią. I teraz do tej pory to tego żałuję. Znaczy, w sumie tego nie żałuję, ale nieważne, w ogóle to była głupia historia. Tuż jo. Tak, tak mi się wydaje. Aczkolwiek nie daje głowy, ale wydaje mi się, że to jest tak. Czy nie? Czy tak? Czy nie? Tak. Tak, tak, ale Shio, ty masz naprawdę zaskakujące życie. Ostatnio miałeś mały problem, teraz masz okres w życiu. Miałem mały problem? No co, ty nie pamiętasz? Nie. Aha, czekaj, coś mi się kojarzy, to się ze mnie śmiałaś, tak? Tak. Dobra, nie masz. A, i jeszcze miałeś burzę hormonów, tak. No to tak, to pamiętam. Znaczy nie pamiętam w sumie, ale coś coś takiego mówiłem. Gdybyś w tym odcinku nie wspomniał, że masz teraz okres w życiu, to bym mogła twierdzić, że jesteś w ciąży. Dobra, tam płyniemy. Wpław, będziemy jak Bear Grylls. No bo łódki zostały w domu. No wiem, a właśnie, czekaj, ja skończyłem tą moją historię, czy nie? No bałaś się. Aha, o Minecraftach. Ja się boję tego Minecrafta nowego. Ja się boję, co się będzie w nim zmieniać dalej. Ja jestem taki nieogarnięty w tych sprawach. Już te alchemie... To całe życie jesteś nieogarnięty. No to też, ale też takie alchemie na przykład. No daj spokój, to trzeba czasu, żeby to ogarnąć. A wiesz, a ja nie mam tego czasu. Znaczy mam w sumie, ale nieważne, no. I to jest tak, że na przykład wiesz, że siedzisz sobie ładnie na kuchence mikrofalowej i się zastanawiasz, czy ten Minecraft będzie szedł dalej w tą stronę, czy on dalej będzie się tak rozwijał. W sensie, wiesz, że będą dodawać nowe rzeczy, jakieś kowadła. I kiedyś sobie usiądziesz za 20 lat i pomyślisz sobie, kurde, jak kiedyś ten Minecraft był taki prosty, był tylko kilof, był tylko topór, była tylko łopata i była twoja wyobraźnia. A tam patrzysz, jakieś nietoperze, jakieś króliki biegają, coś tam, wiesz, jakieś mięsa latają, coś, nie wiem, kosmos, statki kosmiczne. Shio biega nago. Nie wiem, jakieś, kurde, no, prostytutki zamawiasz, coś tam, telefony, takie, wiesz, kurde, no.
Ja się naprawdę będę tego bał. Taki, wiesz, redstone telefon. No wyobrażasz sobie to? Nie. I dzwonisz do kogoś i mówisz, cześć Magda. Cześć Shio. I ten. I tak, tak to wygląda. No. No i nie wyobrażasz sobie tego. Widzisz, boisz się też tego. Przyznaj. Nie, po prostu zastanawia mnie fakt siedzenia na mikrofali. Znaczy, no nie, nie siedziałeś nigdy, nie, w sumie też. Nieważne. Nie, no ale ostatnio wiesz, oboje siedzieliśmy w sumie na lodówce, no ale to co innego. No to też siedzieliśmy na lodówce, ale generalnie sytuacja wygląda tak, że wiesz, że nie wiadomo jak to będzie z tymi Minecraftami. Widzisz, na razie są te komencje takie niewinne, ale może kiedyś ten otwór gębowy z zębami, które one mają, kiedyś będzie wiesz... Używany będziesz przez przypominał nie, będą, ciebie. I będą ci łapały za głowę i będą ci gryzły tą głowę i będą tak machały tymi szkitami. Ała, coś mnie bije. Aha, to była woda. Tylko się nie utop na miłość boską. Ale widzisz no. Kiedyś będzie tak, że będzie można sobie stworzyć robota, który będzie się nazywał Karol Bot. I będziesz wysyłała Karol Bota i mówiła mu, a zbuduj mi domek. I on ci będzie budował domek. I ty będziesz płakała, bo nie będziesz mogła zbudować własnego domku. Chociaż będziesz mogła, ale będzie ci boleć ręka. Ale dlaczego ci będzie boleć ręka? No nie wiem, no może walnęłaś się, no nie wiem. Zdarza się taka sytuacja, że na przykład walniesz się, nie możesz ten, ręką ruszać. Znaczy no ręką, nie, wiesz co mi chodzi. No w każdym razie, i będziesz wysyła takiego Karol Bota i mówiła mu, weź mi zbuduj domek. A on mówi, dobra, zbuduję ci domek. I on rusza i buduje ten domek. I on zbuduje ci taki, wiesz, wyczepisty domek, jakieś fajerwerki, nietoperze, jakieś steki latające czy coś, dispensery, lodówki, takie rzeczy. Jakieś, nie wiem, kable redstone'owe, coś tam, nie wiem, monstrum, jakieś ogry tam biegają, bronią tego. A ty mówisz, ale Karol, ale ja też chciałem coś zbudować, ale Karol mówi, nie, jak ja coś mówię, że buduję, to buduję i tu nie ma żadnej ściemy. A ty mówisz, ale Karol, ale ja naprawdę chciałam, ale Karol mówi, że on ci nie pozwoli. I widzisz, jak to będzie? Ty zdajesz się z tego sprawę w ogóle, Magda? Tak, oczywiście. No właśnie, Magda, i ja też właśnie się zdaję sobie z tego sprawę i ja naprawdę płaczę. Ja płaczę, jak widzę, że ja wkrótce nie będę mógł nic budować, bo będzie taki Karol Bot i on będzie robił wszystko za mnie. Oła, właśnie zginąłem. Też bug. Czekaj, spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. To było celowe. Aha. Bo ja chciałem, to był mój znak buntu. Ja nie chcę Karol Bota. Nie będzie tak, że Karol Bot będzie budował wszystko za mnie. Nie będzie okay. Tak, że mam jakieś wieśniaki, które będą mi ten... Co Magda? Nic. Gdzie ty jesteś? Nie, bo ja zobaczyłam nóżki zombiaka, ale tak... No a tu jesteś, Magda, możesz mnie uratować. Nie chcę cię, wiesz, to harczy. Aha, ty tam jesteś. A to musi być zombiak, tak, to jest zombiak. A, dzięki, mogłabyś mnie uratować. Później, ja tutaj się ekscytuję nieco. Nóżkami zombiaka, którego nie widzę. Czekaj, bo ten jest jakiś biedny i tak się wywindował. Dobra, niech sobie tutaj siedzi, w sumie nie narzekam. Nie, bo ja nie... Aha, dobra, zatłupam. Nie, po prostu ja mam tekstur pak nieadekwatny do tej wersji, bo my gramy jeszcze na 1.3, a ja mam tekstur pak na 1.4 i dlatego widziałam same nóżki zombiaka i się dziwię, o co chodzi. Tak, ale nie gramy, nie że gramy na 1.3, bo macie jakieś boi zmian. Nie. Ja gramy na 1.3, bo tak nam życie pokazało. Powiedziało nam Maciek, Magda, ale weźcie się opanujcie, nie grajcie na 1.4, bo 1.4 to jest... Bo jeden, no, to jest ten Pretty Scary Update, on jest straszny, nie grajcie w niego, bo on będzie straszny. Ale ten Karol Bot tam siedzi, wiesz, że Karol Bot tam siedzi, on tylko czeka, że zostanie wprowadzony do Minecrafta, tak jak konie. Konie nigdy nie będą wprowadzone do tego Minecrafta, ale one sobie myślą, może kiedyś będziemy mogły zastąpić świnie. Wiesz, rozumiesz. Szeo, ty lepiej skrzynkę zrób. Gdzie ty jesteś? Ała. Ja biegnę, chodź tam, gdzie są zadania. A nie tam na razie... Za tobą. Aha, tutaj, dobra, nieważne. Na razie sobie tutaj zostawimy nasze graciochy i trzeba tutaj ogarnąć to wszystko jakoś w jakiś tam sposób, nie? No, Aurea Vita Caverns, Latin for Life. Stawiaj skrzynkę. The Wall of... A nie, mam drewno, dobra, nie chcę już twojej skrzynki, zrobię sobie sama. Secrets. Dobra, nieważne. Mam zrobić skrzynkę, tak? Coś mówiłaś? Cześć. Nie, już nie. Aha, dobra. Już sobie sama robię. Ale widzisz, jak to wygląda? Widzisz tą perspektywę przyszłości Minecrafta? Tak, oczywiście. Kiedyś nie będzie tak, że ty będziesz mogła sobie powiedzieć, ach, zadzwonię sobie do kogoś, żeby mi zrobił skina. Nie, Karol Bot będzie siedział i ci zrobi tego skina. I on ci zrobi tego skina źle, i ty będziesz płakać, ale on powie, nie, ja ci nie pozwolę zmienić skina. Rozumiesz? Rozumiem. I to nie będzie tak, żebyś miała włosy, tylko będziesz miała dready i on ci nie pozwoli ich zmienić. Chciałam mieć kiedyś dready, odczep się. No i on ci zrobi, a ty już nie będziesz chciała i on ci nie zdejmie tego. Słuchaj, Karol Bot to nie jest taka, wiesz, prosta sprawa.
Shio, za siekierę i do... Dzisiaj mam pieprzenie, dziewczyno. Słyszę właśnie. Ale ja wczoraj tak miałam, wiesz, bo no, ogólnie to mnie wczoraj strasznie brzuch bolał i stwierdziłam, że idę spać. O, tu coś jest ciekawego, Shio. Ja wiem, coś tam pisali, że water... tutaj byliśmy. Nie wiem, ja tam jeszcze nie, chyba nie byłam. Zaraz pójdę, najpierw węgiel kopię. W każdym razie, wracając do tematu, bolał mnie brzuch. No i tak myślę, położę się wcześniej, no i się położyłam. I tak sobie myślę, co to ja bym nie zjadła. I tak zaczęłam wymyśleć, co to ja bym nie zjadła, że aż zasnęłam z tego powodu. O, przegrzał ci mózg. Tak, mi się zlansowało wszystko. Ale wiesz, jak to jest, no. No ja na przykład, ty wiesz, Minecrafty to naprawdę, no. Ja pamiętam te czasy, pamiętam pierwsze uczucie, jakie towarzyszyło mi w Minecrafcie. Ja wchodzę, wiesz, tak rozglądam się, o co tu chodzi, pełno klocków, co jest w ogóle Lego, nie, jak, wiesz, tak, taki mindfuck, Boże, w co ja wszedłem, co to jest za gra, a oni mówili, że ona będzie dobra, ale ja się boję jej i ja nie wiem, to jakieś potwory chodzą, jakieś pająki, one mnie zabiją, w ogóle, a co tu się dzieje, to jest Tibia, nie, to nie jest Tibia, wiesz, takie uczucie miałem i tak siedziałem i tak myślę sobie, a zaraz, w sumie, to zaraz będzie ta noc i oni mówili, że jak będzie noc, To ja będę ten, nie będę żył, bo wyskoczą jakieś potwory i one mi zabiją. To ja stwierdziłem, no dobra, okej, to ja sobie zbuduję jakiś domek. I biłem te kamienie tą ręką i udało mi się wydrążyć taki domek. Potem mi ktoś tam powiedział, że wejdź na wiki, tam jest pełno recept, możesz sobie zrobić itemy. No to ja znalazłem sobie recepty na killów, na te craftingi i tak zrobiłem sobie te rzeczy i drążę tunel i drążę. I takie wciąż takie uczucie takiej tajemniczości, że wiesz, nie wiem co mnie czeka za ścianą, co tam coś jęczy, coś w ogóle, co Boże, co tam się dzieje, o co chodzi, czemu oni wszyscy chcą mnie zjeść, czemu nikt mnie nie lubi w tym świecie. Czy będę miał kiedyś jakiegoś towarzysza, wiesz, takie rzeczy. I tak gram sobie w tego Minecrafta, gram i wydrążyłem sobie taki całkiem spory tunel i cholera, nie wiedziałem o co chodzi, ale za mną się pojawiają potwory, odchodziłem, bo oczywiście nie wiedziałem, że jest coś jakiego pochodnia. Odchodziłem i wszędzie się pojawiały potwory. Ja nie wiedziałem, jak ja mam robić tak, żeby te potwory się nie pojawiały, nie? Bo one jakoś właziły. Ja szukałem, gdzie ja mam wejście, że one wchodzą, nie? I tak, kurde, no. To było straszne uczucie. Biłem te owce, nie wiedziałem, o co chodzi. One tam się pojawiały ciągle. Ja myślałem, że nie wiem, one chcą mnie zabić. Ja tak, wiesz, kurde. Dziwne to było. Dziwne, naprawdę. No widzisz, ty nic biedny nie wiedziałeś, a ja się uczyłem od samego mistrza CTSG na filmika z YouTube'a. No ja właśnie też potem odkryłem, że coś takiego jest, takie YouTube i takie dziwne tam let's playere, ale to wiesz, to nie było takie, wiesz, hop siup. I potem patrzę, jest jakiś Kamil CTSG i tak oglądam, w sumie spoko, fajnie, dobra, coś tam tłumaczy, nawet okej, okay. jakieś update'y, coś się dzieje z tą grą, coś tam mówi, że były jakieś konferencje Mojangu, czyli w sumie zorientowany, i tak oglądałem. Potem coś odkryłem, jakiś JJ Joker, jakieś takie dziwne, potem gdzieś tam jakaś Magda się pojawiła, nie wiem kto to jest w ogóle do tego czasu. I generalnie tam masa osób się pojawiła. Ja tak stwierdziłem, w sumie to nawet fajnie się to ogląda i tak zacząłem ogarniać tego Minecrafta i stwierdziłem, że w sumie to chciałbym, żeby ta gra pozostała na zawsze taka, żeby można było liczyć tylko na swoją kreatywność, żeby nie było takiego Karolbota, który będzie wszystko robił za ciebie. No, i tak sobie pomyślałem, aż w sumie tak nie myślałem, ale teraz tak myślę, że byłoby fajnie. Ale z drugiej strony, no kurde, no gra, fajnie, że się gra rozwija, fajnie. Dochodzą takie różne nowe rzeczy. Ciekawe. Co prawda nie prowadził już tego ten cały Notch, czy jak mu tam było. No nie, a tą skrzynkę znalazłeś? Hiii, Shio, co ja znalazłam? Co znalazłaś? No to chodź tu. Wow, co to jest? Skrzynka. Tu jest lód, dziewczyno, jesteśmy bogaci. Jesteśmy bogaci. Już nie musimy robić lodów, znaczy, nieważne. Co ty już nie będziesz musiał lodów robić? No w sumie tak. Dobra, rozwalę sobie. Ej, jak ja ręką rozwalam glowstone'a, też wypada ten. A kiedyś było tak, że tylko kill-offem. A teraz najszybciej, jak ja odkryłam, to arbuzem się go kopię. No ja właśnie arbuzem biję go teraz. Ale ty go nie niż, bo będzie ciemno tutaj. O, wilk się zanadził. Czekaj, mam może kość. Nie mam kości. Ty, a weź zbierz to złoto, co tutaj jest, bo ja nie mam kilofów żadnych. Mi się mój kończy. To jest żelazo, idź sobie zmajstruj. W ogóle gdzie ty to złotko widzisz? A, to chcesz złotko, tak? Tak, tutaj. To weź mi tą wodę, by się jakoś... Dobra, już nie chcę. Idź sobie, pozbieraj to złoto. Dobra, dzięki. Ała! No co za uchem, chciałam cię podrapać. Wow, dziękuję, kilofem, rzeczywiście. O, to takie przyjemne, no ja osobiście preferuję drapanie widelcem, ale wiesz. Sadomaso chyba jakieś z tej już.
Tak, o właśnie, ostatnio jak swój filmik oglądałam, ten z Dungeona, z Sako i z Haremem, to jakoś tak śmiesznie któregoś z nich albo potwory określiłeś, że stwierdziłem, że to jest adekwatne określenie twojego brata. Tak, tylko teraz, no właśnie teraz nie pamiętam. A jak mi się przypomnie, to nie wiem, dam w opisie filmu, albo jeszcze teraz powiem, ale teraz, no nie, na chwilę obecną nie pamiętam, ale tak. Ale coś obraźliwego, czy co? Nie, to coś w stylu patałachy, ale tak jakoś inaczej. Ha, dobra, nieważne, nie pamiętam, co ja mówiłem tam. W sumie. Ale pamiętam, że fajnie się grało na tym dungeonie, no. Fajnie się grało. Sympatyczna sprawa. Ja nie mam kiedy grać na twoim serwerze. Tak bardzo chciałam i w ogóle. I tak mi się twój serwer podoba i nie mam kiedy grać. No ja wiem. Znaczy, no nie wiem, no kurde, no. Ja też nie wiem, nie mam. Ja, wiesz, myślałem, że to będzie tak, że ja sobie stworzę serwer i ja będę mógł na nim grać spokojnie sobie, wiesz, z innymi i tak dalej. A to nie jest tak obsiup, jak się okazuje. Bo ja muszę, wiesz, kilka rzeczy tam czasami porobić. Coś tam muszę sprawdzać. Muszę, wiesz, tą ekipę coś tam też mobilizować, coś tam pytać się, o co chodzi, coś tam, jakieś konflikty, takie rzeczy. Więc wiesz, już tak na samą grę mam mało czasu, ale fajnie, że czasami uda się gdzieś tam zgarnąć, zebrać i coś tam sobie pokopać, czy bo no rzadko to się niestety zdarza, no ale jednak. Ale jednak. Teraz też się przygotowujemy do update'u, też po pierwsze na 1.4, po drugie nową strefę zbudowaliśmy już praktycznie, znaczy zbudowaliśmy, ja tylko tam brałem taki naprawdę bardzo malutki udział w tworzeniu tego wszystkiego. Szyję, chodź tu wpłyń. Szyję, chodź tu wpłyń, TP Magic. Wow, czemu ja tu mam wpłynąć? Żeby to pozbierać, co tam wykopałam. Nie możesz pozbierać? Nie. Czemu? No bo to twoje zajęcie. Dobra, okej. Okay. No to takie bezrobotne dzisiaj jesteś, że wiesz. No dobra, okej, okay. Bo ja dzisiaj tak gadam, wiesz, ja mam dzisiaj taki okres gadania. To wszystko przez azbest. To wszystko przez azbest czy coś, a azbest jest... No. A nie masz żadnego drugiego kill-offu, bo ja mam tylko motykę niestety. Siekier. No to idź sobie tam, gdzie zostawiliśmy skrzynkę, tam masz żelazo, masz drewno i sobie... Siekiera, motyka, krowa, dupa, czekaj, tutaj, tak? Tutaj. Hop. Nie wiem, w którą mańkę ja tu coś próbuję ogarnąć, coś tu trzeba będzie zrobić na następny raz. To ja też, ja chcę ci pomagać. Jezu, ja naprawdę? Chcę być twoją ręką. Nie, chcę być, nie. Ajajaj. Diamenta znalazłam. Nie, czekaj. Nie, nie, nie. Zrób mi wiaderko. Shio. I kill off mi też zrób, bo mi się mój kończy. Oczywiście kom. Już ci robię. Co mam ci robić jeszcze raz? Wiaderko i kill off. Kill off, żelazo, 2 kill offy, róbmy dla siebie i dla Magic. Co tam jeszcze? Wiaderko, tak? Boże, jak ja bym wpadła do lawy, jak cię przezroziłam! No, czemu? Ach, dobra. Magda, spokojnie. Ty ja się uspokaję. Nie działaj tak impulsywnie. Ale ja ostatnio miałam niemal identyczną sytuację u siebie na nowym save'ie. Też tak zobaczyłam lawę i tak nagle na dniu przeleciałam, mało nie wpadłam, wyleciałam i się rozdarłam. Nie martw się, spokojnie, ja mam taką sytuację codziennie. Ty się codziennie rozdzierasz na fragmenty. Tak, tak. Idę, patrzę w lustro. Nie, żartuję, nie jest tak źle, spokojnie. Dobra. No nie jest. Wezmę sobie ten, idę na dół. Właśnie, Shio, ty weź te swoje wicki jakoś zaspokój czy coś, bo mnie ciągle molestują twoje zdjęcia. No ja nie mam twoich... Znaczy... No nie masz, wcale nie masz. Co nie mam? Oj, nieważne. No dobra, kończ poprzednią myśl. Nie wiem, co ja tam... A co ja tam mówiłem? Ja nie pamiętam, co ja mówię, daj spokój. Ja teraz tak mówię, że mam motyw pieprzenia. Ja nie za bardzo czaję, wiesz, co ja mówię. Nie wiem, gdzie ja jestem. Jest jakiś castaway. Właśnie przynieś mi kill off. Ja mam kill off, ale nie gdzie ty jesteś. Pod drzewem. Szukamy Magic. Tu widzę owce. Widzisz latającą owcę? Nie, pieska o mnie szczeka. Czekaj. O, nawet trzy. O, widzę cię, siema. O, hejo, daj wiaderko, idę kill off. Proszę, proszę. Dziękuję. Jest wiaderecko, chciałam, tak, ładnie. Nie denerwuj piesków tylko. Wiesz, za czym ja tęsknię? Za mną. Nie. Znaczy też, aż nie, znaczy nie wiem. Znaczy nie, tak szczerze mówiąc to mam... No nie, zalało mnie! Nie. Ostatnimi czasy mam taką jakąś dziwną ochotę na to, żeby nagrać sobie serię z Minecraft.
mimo że nie mam ochoty i że czuję, że to nie byłoby dobre, bo ja nie lubię, bo ja skończę Creeper. Bardzo szybko ją. Wiesz jak to jest, ja ci mówiłem o tym przed nagraniu, o tym moimi, tak. Moje problemy, wiesz, dylematy miłosne, Minecraft, nie Minecraft, być albo nie być, żyć albo nie być, o to jest pytanie, wiesz, takie rzeczy. I ja ostatnio mam taką chęć, bo... Shia, chodź tu, bo ja potrzebuję mężczyznę. Bo już idę, bo siedzi mi właśnie w... coś tam fapi strasznie. Ej, slime! Slime, ale słodki! Ale duży. Ale masz dużego slime. Aż sobie pójdę, zobaczę. Gdzie? A, tu slime. Boże, skąd cześć, tu miziaku. Ej, on mnie bije, au! A czegoś ty się spodziewałeś? Biją? Ja nie wiedziałem, że slime biją. Oczywiście, duże biją. Ojej, a te mniejsze też biją? Masz, tak, te też jeszcze biją. Ale słabiaki. Ej, nie bijcie mnie. Czekaj, te malutkie ci zostawię. O, te malutkie sobie zostaw, one tylko cię przesuwają. Ale słodziaki, o, ale słodkie, o, ale słodkie! Nie. Chodź, ja ci innego słodziaka pokażę, chodź, chodź. Dobra, ta. Okej, okay, idę zobaczyć. Chodź tu na dół, tu. O, tam jest diamentu. No to ja go będę kopać, a ty idź tam, bądź mężczyzną. O, tam, patrz, o. Tam jest creeper. No właśnie, mówię, bądź mężczyzną. Tam, taram, taram, tam, taram, taram. Cześć, creeper. Hello, creeper. A, tam jest lawa i się wszystko. Ja widzę, że on bardzo chce ze mną zatańczyć, tylko że się tak na mnie patrzy. A ja tutaj węgiel palę w lawie, żeby było jeszcze cieplej. A tak naprawdę to ja tego doświadczenia nie zbieram. Tak, wiem. Jesteś łasa na expa. Tak. Magda jest łasa na expa, he 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 boom. A Shia na ciastko z kremem. Ja też, w sumie też, tak. A skąd tutaj jest slime boli? Coś ty tu z nimi robił? No, nie wiem w sumie. Slime bole zbierałem, bo... Ej, gdzie są moje slime? Aha, bo ty jesteś w tej, w jaskini naszej. W jakiej naszej? I... W sensie, od kiedy to było określone jako nasza jaskinia, bo okay. To jest jakiś kanion wspólnotowy. Okej, okay. Naszej. Wyrzucasz mnie, tak? Tak? O to chodzi? Wyrzucasz. Nie, no bo zaskoczona nagle jestem, że ty tak się ze mną dzielisz i że to nasze. Aha. Ja się nie spodziewałam, że cokolwiek tu jest nasze. Ja zawsze myślałam, że wszystko twoje. Jezus, już mnie zmartwiłaś, że to co... O, już, ale dobrze, kobieta powinna wiedzieć, gdzie jest imię. Idź, bo cię zaraz kilofem pogłaskam za uchem. Nie, żartuję. Czekaj, bo mi tutaj gdzieś... O, jest! Chodź go zabij, Shio. Żartuję, spokojnie, spokojnie. Ty wiesz, że ja żartuję. To jest ten taki mój słaby humor. Tak. My się na tyle znamy już, że ja wiem. Tak, Magda wie. Oj, wie, o tak. I nie tylko to. Chodź, tu jest dla ciebie zajęcie, Shio. O tu, patrz, tam. Już powinniśmy gdzieś... Tam, na górę. Rocznicę, nie? Coś ten. Rocznicę? Właśnie, przecież nasza rocznica była na Halloween, nie pamiętasz? Nasz pierwszy wspólny escape? Faktycznie. Było Halloween. To było Halloween, czy coś. Ja pamiętam tą miniaturkę jeszcze i tą muzyczkę taką dziwną. Tak. Happy, happy Halloween, Halloween, Halloween. Boże, ja wtedy na tym intrem siedziałam. Tak? Jeszcze wtedy nie ogarniałam, nic nie umiałam, taka sierota nieboża za mną była. Ty też nie byłaś pewna, czy to jest gdzieś na jakichś takich prawach dobrych, tak? Coś takiego też było, nie? Nie, mi cię non stop się wszystko przesuwało, wiesz, i ja miałam problemy i a, no takiej tak. Tej natury. To były czasy. Nie, bo to z prawami to akurat to wiedziałam. Mamy nowy kanion, nasz wspólny, kolejny nasz wspólny. No bez jaj, kolejny? No. Czekaj, idę zobaczyć. Swoją drogą, czekaj, dzisiaj mamy taki odcinek wspominkowy, nie? Trochę. I coś tu jest, coś tu. Kopalnia opuściana, ajej. Bo ja wspominam o starych Minecraftach, tutaj gdzieś jakieś szczegóły z naszego poznania się. Tutaj rocznicę materiałów, mamy. Rocznicę mamy. Dziecko już w drodze, znaczy ten. Tak, właśnie, ogłoszenie się jest w ciąży. Tak. Ha, dziękuję za gratulacje wszystkie. Nie, nienawidzicie mnie, nie złożycie mi gratulacji. Czekaj, a co tutaj jest? Węgiel, cześć węgiel. Ja dzisiaj cały dzień skopię, cały odcinek... Co? Cały dzień spędzę na kopaniu w tym, w koblu i w tym, i w... Ała! Nie! Zaraźliwy pajączek, nie znoszę ich! Ała! Jest, przeżyłem. No to co wy tutaj wyprawiacie, tutaj jakieś harce, nie wiadomo co. Ej, tu są te takie, o w ogóle Jezus, czekaj, Jezus, a ja tu kobla postawię, żebym wiedziała, że tu jest wyjście. Masz nasze. Mieczyk, ją? Mam mieczyk, ją, wziąłem. To weź tutaj, wbij i tam zniszcz to. Ała! No! No dziękuję! Proszę! Weź zniszcz to i walnęła mnie. No nie powiedziałeś, któro to. No senki. Myślałam, senki. Że coś małego i brzydkiego. Thank you. Dzięki! Thank you! Jeszcze lepiej. Thank you, yo. JP 100%.
A weź zniszczmy to. No zejdź właśnie, ja to niszczę, ty mi się napatoczasz, potem znowu będzie jęczał, że ła, bije mnie. No bo bije mnie. Taka prawda. Ty pochodnie tu rozstawisz. Ja dzisiaj jadłem jakieś takie dziwne chińskie danie, sympatyczne. O, ja uwielbiam chińszczyznę. Ja też lubię. Chińszczyznę. Dobra, to nic. Węgiel pod tobą jest, kop, panie. Dobranoc. Dziękuję. Boże, zawsze na kastełeju ziewasz. Tak, przepraszam, nie chciałem być taki zziewliwy czy coś. A właśnie, wiesz co? Już ludzie uważają, że już nie jestem najbardziej poryty na moim kanale, wiesz? A kto? Mówią, że Harem. I Harem się śmieje, że mnie wygryzł. Oj tam. Ja się, o, tam. Jak się teraz czuję jak szmata, jak wykorzystany śmieć. Shio, tu. Cześć. Czekaj, bo to są jakieś dwa przyjaciele. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, coś tam byłeś mi jak brat. Dałem ci kasę, coś tam... Nie, chyba nie było tam kasy, nie? Nie, nie było. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój. Coś tam gitarę. Dałem gitarę, dałem samochód. Dupy nie dałem. Żony nie dałem. Dupy tylko o jednym, całe życie o jednym, no. Aha, nie, aha, dobra, nieważne. Idę sobie od ciebie. A, jak wiem, że mnie kochasz. Cicho! Hop, hop, hop. Co, nie biegają po serwerze? Widzę taki dziwny, a czy w takim nie moim serwerze, tylko takim jakimś innym dziwnym, zagranicznym. Też tego typu. I tak. I mnie nie zabrałeś. Przepraszam, o! Nie chciałem, teraz czuję się jak nietoperz. Ten taki z Minecrafta, ten taki, którego nie lubię. Gecek! Nietoperzu, mamy spawner. Wiesz, że te nietoperze mają nosy umoczone w guano? Gdzieś tak wyczytałem ostatnio. Tak, też to słyszałam. To dobrze. Szeo, ratuj mnie, bo tutaj dziś jest ząbek w skarpetkach. Boom! Czekaj. Boom! A, uwalną mnie, co za dziwne. Aż się boję, gdzie ty to robisz? To znaczy, to robisz? Gdzie ty buchasz? O Jezus, niefortunne. Oj tam. Cześć. Cześć. Jestem już coraz bliżej. Już nie potrzebuję twojej pomocy, sorry. Ale ja nie idę ci na pomoc. No dzięki! No. Przepraszam. Jestem taki bezużyteczny. Ostatnio miałem takie uczucie, że jestem taki bezużyteczny. I powinien się za coś zabrać, za jakąś uczciwą robotę. To jest zombie w skarpetkach. Aha, to jego głowa, nie skarpetki. Super. A masz takie na przykład, że jak się najesz bardzo i tak siedzisz sobie, jesteś taka najedzona, to masz takie uczucie, że jesteś bezużyteczna? Nie, przeważnie wtedy chce mi się spać i idę spać i nad tym się nie zastanawiam. Ej, no. No sorry, no. Myślę, że mnie pocieszysz, no. Że też się tak czujesz, że rozumiesz. Gzypki! Gdzie ty jesteś? No ej, uciekłaś mi! Aha, widzę cię, czekaj. Bo ja wiesz, że się łupię przez ścianę do ciebie. Jezu, biedna ściana. Jest! Tak! Przerywam się, dobrze, jest jakiś tunel. Tak. A tuneluj, ja sobie robię pochodnie. Tu widzę jak czapkę z pochodniami u mnie. Dobra. Czekaj, stój w miejscu, nie uciekaj mi, nie! Jak ci zombie zaraz dopadnie, to wtedy będzie nie. Tak! Jest! Mam cię. Widziałem, jak znikasz za korytarzem. Ej, ciągle to rozkrętasz celo. O, cześć! Haha. Cześć! Cześć, Magda 89. Wiesz, że my się zombie. Zgubimy tutaj, coś czuję. Ja cały czas drogę znam, oczywiście. No dobra, okej. Okay. Ufam tobie. Nie rób tego. Nie rób tego. Nie ufaj mi. No co jak co, ale ja się chyba najlepiej znam. Co tam jest? W tej kwestii. Gdzieś tu zombiek znowu harkotkuje. Pan Hombi, tutaj właśnie go bije. Cześć Hombi. Tam coś jest nieokreślonego. O, tu most robiłem, to już wiem, gdzie jesteśmy na pewno. Jezu, zaczęłaś o tym jedzenie, jestem głodna przez hop, ciebie. Hop. Fajny buch. O, dobra, chodź, idziemy stąd. Nie zbierasz już surowców, chodź. Idę do ciebie, Madzik, au. Tak, tędy jest wyjście, tędy. Ale fajne mamy te jaskinie, podobają się. O, tu, kanion mieliśmy obejrzeć jeszcze, nasz nowy wspólny. Aha, okidoki, nasz nowy wspólny kanion. Ej, nie, tam jest skeleton, ja nie chcę dojść do skeletona. A ja tego jego mieczyk widzę znowu. A nie, to cały skeleton. Szkieleton. Ja u siebie się teraz na świecie tyle nawalczyłam w ogóle. A! Jaki wyrzut. W ogóle ja teraz namiętnie z zombie leję, bo chcę, żeby mi wydropiły marchewkę. Marchewkę z zombie? What? Tak, marchewka z zombie. Nie słyszałeś o marchewce z zombie? To najlepszy rodzaj marchewki, jaki może być. Właśnie tak. Czekaj, ja sobie Ale jak? Ale nie.
Marchewka opada z zombie? Tak. Czemu? Co, jedzą marchewki? Są jakieś króliki? Nie wiem, no jakaś taka teraz, wiesz, wszystko to pędzone, chemicznie, dziwnie, no to... A. I zombiaki marchewkowe, nie? A tylko z niego Chio. Można marchewkę, czy nie? Jeszcze jeden peca, bo hoduję sobie po wioskach. Tak? A jak to wygląda, tak. Hodowanie tych? Nie wiem, nie mogę znaleźć żadnej wioski na razie u siebie, więc sorry, nie powiem. Wiesz co, tak chyba będę kontynuował moją serię z Minecrafta, bo tak kurde, mam taką chęć, żeby zapoznać się z tym 1.4, jak cholera. Ale z drugiej strony mi się nie chce, a z drugiej strony mi się bardzo chce, a z drugiej strony mi się nie chce. To jest jakieś wypłynięcie, ja tu nie chcę. Magda, powiedz mi, czy ja mam to robić? Doradź mi. Nie, proszę szybko, nie. Tak. Co tak? Kontynuuj. Nie! Nie, no dobra, nie, w sumie to nie wiem, co będę robił. Nie, bo kurde, no ja wiem, jak to się skończy. Ja wiem, jaki mam zapał, no. Do tego Minecrafta. Ja wiem, ale... No Shio, mogłabym ci wspólną serię zaproponować, ale już jedną mamy, chłopie. Chyba, że zrobimy inaczej. Mam koncept, teraz mam koncept. Uwaga, już go kiedyś komuś proponowałem. Uwaga, ja, na imię Maciek, zrobię tak, że nagram sobie z 5 odcinków tak, wiesz, bez wygrywania i zobaczymy, czy mi nie opadnie chęć. A to mi to mówiłaś, to tak, tak to zrób. Chyba tak i to uploaduj to wszystko na tego, czego mi się przydało. Uploaduj to na YouTube tak niepublicznie i ja to zobaczę, ocenię i ci powiem. Dobra. Co to jest? O! Wróciłam skąd przyszłam. Teoretycznie. Aha, bo to są te waterflowy, czekaj. O, znowu jest zombiak. Co? Gdzieś ty pola, słuchaj. Jestem już w bazie naszej. Tak, dobra, to ja idę sobie. Do ciebie, bo ja tu taka opuszczona przez ciebie zostałam. Przepraszam. No proszę, czekaj, którędy do domu? Chyba tędy. Tom, parabaram. Nie dotykaj mnie. Czekaj, ja porobię fortyfikacje obronne. O Jezu. Tam. Nie, to jest bez sensu. A, bo ja się tu przekopałam, no fakt. Bo myśmy nie skończyli naszego głównego przecież zwiedzać. Tu, tam. Mi się już kiosk skończył. Aha. Dobra, okej. Okay. Jak to już? Nie, dobra, jeden w sumie ten... Czekaj, mam jedną kostkę. Piesku, chcesz kostkę? No, jemu to kostkę dajesz, a ja głodny siedzę. Sam powiedziałeś, że chcesz, żeby ci już duży i sobie dbać o jedzenie, więc dzwon ode mnie i gracę. Biedny Maciek, BDJP kiedyś, zobaczysz. Z Panem Bogiem. Zobaczysz mnie takiego dresa, łysy, wiesz... Z tym, z, nie wiem, z błotem na rękach i z krwią. Śmiesznie byś wyglądał, wiesz, jak pokurcz. Niech możesz, jesteś bezstrzelna. Oła, jak mi to bolało. Oła, ja cierpię. Jesteś wreszcie. Boże, szczera jestem. O jest, nie jestem pokurczem. No nie, bym ci powiedziała, że tak, Maciek, będziesz męski, będziesz wspaniały. Wyjdzie taki na ulicę, w pierdolu stanie i będzie jęczał dalej. No, A tak przynajmniej już wiesz, czego się spodziewać. Walisz mnie. Jezus. Sama to niby lepsza, nie pokurcz w ogóle. No, sorry, wyższa jestem od ciebie, jak szpilki założę. Jak szpilki założysz, to jesteś wyższa. No tak. Nie. Jezus. Maciek, teraz świnia lewituje. Hop, hop, idę Maciek, nazywam się Maciek. Idę, hop, hop, hop. O, jak tu są te, tu są przecież żelaza jeszcze jakieś, to ja wykopię te żelazo najpierw. Cześć żelazo, cześć Shio. O, co tam jesteś? Cześć. Skąd ty masz diamentowy kilów? Mi to dał żelazny, no to... nieważne, nie mówmy o tym. Patała, ho. No nie, to nie było celowe, wiesz, bo ja dopiero sobie teraz go zrobiłem, tak szczerze powiedziawszy. O, mi się jedna historia przypomniała, ale jak ją bym opowiedziała, to byś stwierdził, że znowu po tobie jadę, więc ci nie mówię. Dawaj, opowiedz, dawaj, ja chcę. Nie. No dawaj, no. No to otóż na wakacje zawiozłam mojej mamie kota, bo chciałam mieć nowego kota, to znalazłam takiego rudego, ładnego, norweskiego, leśnego. No i mama, jak go nazwać? Ja stwierdziłam, że nazwiemy go Maciek. No to moja mama stwierdziła, że nie, bo będzie leniwy. Pff, co? Czemu niby Maciek leniwy? Nie wiem. Nie wiesz, no nie, no nie. O, no ty nie wiesz, pytałam nic się. Po prostu. No powiedz matce, że Maciek to jest bardzo pracowite imię. Maciek to po prostu, Boże, to naprawdę fajne facety zawsze są. I w ogóle. I Maciek będzie nosił torby z zakupu. Nie, nie będzie nosił, ale mógłby nosić, jakby bardzo chciał, czego nie będzie chciał. Dobra, zgadzam się, Maciek jest leniwy. No widzisz.
Czyli moja mama miała rację? Tak, niestety. Pozdrów ją czy coś. Odwójka szyi. O matko. O, wcale nie jestem wujkiem, ale jestem ojcem chrzestnym. Chwaliłem się? Tak, ostatnio mi mówiłeś. Jestem ojcem chrzestnym, teraz możecie mi mówić ojcze. Ale nie, że wiesz, ojciec Maciek, bo tam wyjdzie, że jakieś dziwne religijne... Zakonnik. Szachty, ojciec zakonnik. A potem będzie święty Maciej i o co chodzi, co się dzieje? No konsekrowany, ale jak, co? Jak konsekrowany, to miecz może być. Albo hostia. Ostatnio, o, co zejdź. Ostatnio byłem na tym, na tym takim święcie zmarłych, nie? Coś takiego było. Znaczy byłem na święcie 1 listopada, i byłem sobie na cmentarzu i tam pomagałem przy organizowaniu mszy, że tak to ujmę, która miała być na właśnie cmentarzu. I sytuacja wyszła taka, że był wiatr straszny, padał deszcz ogółem i było nieprzyjemnie. I Maciek stwierdził, że trzeba zabezpieczyć kielichy. No poszedł Maciek po kielichy zabezpieczać, przyniósł je tam gdzieś pod ołtarz, ale niestety jeden kielich miał tak napakowane hostii, że się zwiał. Znaczy, wiesz, że powiał wiatr i tam taka szmatka, która jest u góry, no nie wiem jak to nazwać, kurde, to pewnie ma jakąś fachową nazwę łacińską, ale ni cholera nie wiem jaka jest ta nazwa, więc taka dziwna szmatka u góry została zwiana i niestety kilka tych hostii nieszczęsnych się wysypało i tak wysypało się na ziemię, która była, wiesz, zalana, taka brudna trochę i te hostie były też takie brudne. Ja stwierdziłem, że w sumie nie fajnie by było, jakby te hostie sobie leżały. Bo z drugiej strony, wiesz, przyjdzie ksiądz, podepcze, tak niefajnie i tak dalej. No to stwierdziłem, dobra, to będę bohaterem i wezmę te hostie. I wziąłem te hostie i koniec historii. Aha. Dobre, nie? Tak. No, ale tak w sumie to potem te hostie zjadłem. Nie żartuję. One były brudne, nie mogłem ich zjeść. Chociaż w sumie. Czekaj, bo w sumie to... Dobra, to... Nie zjadłem ich, naprawdę, nie zjadłem. Nie. Mamy dalej w kieszeni, w tylnej kieszeni. Siedzę na nich już od święta zmarłych. Grubo, nie? No. A, czekaj, tu jest nasza miejscówka, dobra. Znaczy nie, to nie jest tak, że ciągle chodzę w tych samych spodniach, w żadnym wypadku. Akurat w chacie o dziwo chodzę w krótkich. Teraz mam tylko ubrane takie dłuższe, bo byłem na budowie. I akurat tak się jakoś przebrałem. Dlaczego my nie mamy wolnej skrzynki? Nie wiem. Znowu muszę skrzynkę robić. A my już jakoś musimy powoli chyba ten kończyć, nie? Ile bym tak? Oj, tak fajnie się gra. No wiem, właśnie, tak dużo gadamy. My? 45 minut prawie. Maciek dużo już gada dzisiaj, tak przeginę. Tak, Maciek się rozkręcił dzisiaj. Ja taki jestem rozkręcony, zakręcony. Jesteś wan? Idę spać, dobranoc. Właśnie, my tu łóżek nie mamy. Idź, owce ubi. Albo nie, bo ja tutaj gdzieś mam... O, już, zaraz będę łóżka. Ja Maciek zrobię. Cześć, ja jestem Maciek, a to jest Maciek. Cześć Maciek. Już będę zaraz łóżecka. Czemu to masz fioletowe buty? Bo tak. O Boże, czekaj. Zostaw mnie. Nic ci nie robię. Ty perwersie. O Boże, to było straszne. Nie, idę się zabić za to. Zabij mnie. Nie. Ale Łukasz. Już mi się to znudziło, Łukasz, wiesz? Nie, proszę, Łukasz mnie. Napluj na mnie, czy coś. Masz, będę ciebie karać. Tu będziesz spał, wiesz? O nie! Będziesz tu spał, proszę. Ja będę spała tu. Nie śpimy już dzisiaj razem. Dobranoc. Nie, dobranoc, nie! O, już. Cześć. Cześć. Czekaj, bym coś zjadła. No to w sumie... Co? I tak jeszcze Shio gdzieś poza nagraniem będziemy musieli wrócić na naszą tamtą miejscówkę, co by jeszcze trochę fajnych rzeczy sobie przydybać. Okidoki. No problem. W ogóle tutaj musimy jakąś farmę zrobić, te drzewa wszystkie wyciąć. W ogóle te drewna będziesz musiał pousuwać swoje. Jakie drewno? To nie moje drewno. No nie, ciekawe kto tam z pająkami walczy. Nie wiem, na przykład Karol Mustang. Co ty masz za imię Karol? Nie wiem. A to coś tak... Aha, no tak, faktycznie, ciągle jestem Karolem. Nie wiem. No dzisiaj tak, cały dzień. Miałem kiedyś takiego księdza, znaczy w sumie to dalej mam. I on nazywa się Karol. Ja go lubię w sumie. Taki sympatyczny człowiek. Tak, lubię go. Sympatyczny jest. No tak, zgadzam się. Nie zgadzasz się, bo go nie znasz. Nie kłam! I widzisz, kłam! Zgadzam się z twoim zdaniem. Kłam, dużo kłamie. Widzicie, jak ty jest kłamca? Tak, tak samo jak ja kłamie, że się jest miły. O
To bolało. Znowu Magda po mnie jedzie, widzicie? Chodź, podrapię cię za łyską. A gdzie jesteś? A? No nie! Nie, 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 nie. Idę się zabić. Daj, ja ci pomogę. O, nie. Widzicie, tak to jest. Kobieta mnie bije. Co to pierwszy raz? No w sumie. Już się przyzwyczaiłem. Już te siniaki, nie muszę już się z nimi ukrywać. Wszyscy moi znajomi wiedzą, jaka jest sytuacja. Tak. Szczera prawda. Szczera prawda. Nie ukrywam tego przed nimi. Wiesz. Ale, no i dobrze. Ale wiesz, kiedyś zadzwoni na niebieską linię i tak to się skończy. Mhm. Tam błękitną. Jak zwał, tak zwał. Nie, Marcie, ja coś ciebie też wymyślę. Molestowanie, gwałt, nie wiem, wyłudzenia. Nie, nie mogę. Zwłaszcza, że tego nie robię. Chociaż może nie, w sumie to nie robię. W sumie. O, świnka, cześć. To jest dużo świnek, dużo piesków. Jezus. Podejrzewam, że tu są gdzieś spawnery poukrywane. Wiesz, jak zostanie któryś z nas, czy tam coś, same tutaj. Mamy tylko spocinki, same pieski. Na bezrybiu. Znaczy, nie, nieważne, wiesz. Nie zasadnie. Dobra, Sio, do domu i kończymy. Słyszałem plotki, że ma wyjść nowy Dead Island. To przecież w Dead Island omawialiśmy ostatnio. We dwoje jak byliśmy. Tak? Aha, no tak. I ma wyjść nowy Dead Island. Słyszałem, że ono będzie fajne. Ale tak też tak słyszałem. Mówią i oni by zawsze kłamią. I ja nie lubię ich. To nie. Jeśli ja im powiem, weźcie nie kłamcie, weźcie w ogóle JP 100%. I tak im powiem. Tu powinno dać radę się zamykać jakoś, a to się nie chce zamykać, a to się popsuło. Tutaj. Nie ma się woda lać, tylko to ma się zamknąć. Nie, tu się woda leje wtedy jak ten. No dobra, ale tu powinno nam drzwi się też zamykać, bo tutaj wcześniej drzwi były jakieś inne też. Tak, coś rozwaliliśmy widocznie. No pewnie tak, jak to my zwykle psuje, nie? No. No to Maciek, prowadzisz odcinek, kończ. Tutaj okres miałem, nieważne. Dobra, widzę. W każdym razie. Ja byłem Maciek i będę Maciek. To była Magda i będzie Magda i my kończymy odcinek Castaway Island czy tam Survival, jak zwał, tak zwał. Jesteśmy w tym takim dziwnym kopule tej takiej. I generalnie jest tak fajnie dosyć, bo Magda tam coś biega, coś jakieś niszczy, jakieś dziwactwa. Węgiel znalazłam. Tak, Magda zepsuła nam właśnie jaskinię. Naszą jaskinię. Ja tą naszą jaskinię zaraz ładnie podekoruję. Czekaj, oko ci zbieleje i wypadnie. Tak, i Magda teraz dekoruje i nie wiem, czy my będziemy pokazywać to udekorowane. Nie, to w przyszłym odcinku pokażesz. Nie, to nie rób tego, nie, nie. To i tak będzie zmienione jeszcze. To. No, w każdym razie, cóż, trzymajcie się i cześć. Pa, pa. Pa, pa. Chodź, teraz kill offy będziemy głaskać. Ołan, nie! Zabiłaś mnie! Oj, da. Zwredna! Oła, oła! Jak możesz? Nie! Ale to jest fajne! No i tyle było z ciebie. Ha! Bo. Hej! Dobra, będzie za mnie. Ała, no miał być koniec! No i ostatni raz, no dobra, już więcej teraz nie. Teraz już chcesz odwiedzić ostatni raz, tak? Nie, czekaj, ja ci coś dam. O Jezu. Ja ci coś dam. O! Trzymaj. Wow, dziękuję. Skleję sobie tym gacie. Rzeczywiście. Chciałam dać ci kwiatka, ale gdzieś się zgubił. Czekaj, pozbieram moją miesiączkę. Tutaj.